Dzień dobry, witam serdecznie Państwa, zarówno tych obecnych na miejscu w Centrum Prasowym PAP, jak i tych, którzy oglądają nas na platformie Zoom. Witam na debacie Warsaw Enterprise Institute pod tytułem Paliwa a fuzja, zorganizowanej, tak jak mówiłem, w Centrum Prasowym PAP. W dyskusji udział wezmą pan Jacek Ciborski, ekspert Departamentu Fuzji i Przejęć Polskiego Koncernu Naftowego Orlen, pan Marcin Rożkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Pan Szymon Witkowski, analityk prawny Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Pan Jakub Pawłowski, dziennikarz i analityk. Dzień dobry, witam Państwa. I pan Sebastian Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Ja nazywam się Radosław Jankiewicz, jestem dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej i będę moderatorem tej debaty. Teraz krótki wstęp. Fuzja Orlenu i Lotosu to historyczny moment dla polskiej branży paliwowej. Środki zaradcze wynegocjowane przez PKN Orlen z Komisją Europejską mogły być zrealizowane w kilku wariantach. Od opcji minimum, polegającej jedynie na sprzedaży aktywów Lotosu, po opcję maksimum, czyli nawiązanie przez PKN Orlen partnerstwa biznesowego z globalnym graczem. Orlenowi udało się osiągnąć tą opcję maksimum, pomimo negatywnych perspektyw dla branży rafineryjnej i wyzwań związanych z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi. Dopełnieniem całego tego procesu jest fakt, że od tego roku z Arabii Saudyjskiej popłynie 20 milionów ton ropy naftowej. Stąd też moje pytanie do panów, jak fuzja może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne Polski i naszego regionu? Może na wstępie poproszę o wypowiedź pana Szymona Witkowskiego. Tak, wszyscy wielcy gracze na rynku światowym w gruncie rzeczy się łączą. Jeżeli spojrzymy na przykład na rynek amerykański, mamy przykład ExxonMobil. Jeśli spojrzymy na nasz europejski rynek, mamy BP, no tutaj już nie Unia Europejska, no ale jednak jest to jeden z największych graczy na świecie. Chociażby Total, który no też w 2000 roku, przejmując francuski Elf, musiał mierzyć się z tymi kwestiami dotyczącymi ograniczeń unijnych i jednak oni uzyskali dużo gorsze warunki niż Polska. Tam jednak ten proces był znacznie bardziej rygorystyczny. No i rzeczywiście, żeby liczyć się na rynku światowym, trzeba po prostu być dużym graczem. Jeżeli chodzi o polskie podmioty Lotos, no to mamy faktycznie tutaj no, potentata w zasadzie regionalnego, jedną z największych firm w Europie. Niemniej jednak, no jeżeli chodzi o Lotos, no to jednak jest to zupełnie inny rodzaj firmy. To jest firma opierająca się przede wszystkim na produkcji i sprzedaży paliw. Orlen jest koncernem, który ma aspiracje bycia multienergetycznym. Obecny jest na wielu rynkach światowych, na wielu rynkach europejskich, regionalnych naszych. Natomiast jeżeli chodzi o Lotos, no to mamy tutaj zupełnie inny rodzaj działalności. Lotos w gruncie rzeczy, opierając się tylko i wyłącznie na sprzedaży i produkcji sprzedaży paliw, może w przyszłości bardzo mocno stracić na znaczeniu. Żeby ta firma mogła funkcjonować, musi przejść w gruncie rzeczy no cały proces restrukturyzacji, tak? No i szansą na to, aby po prostu działać również na innych rynkach, jest połączenie z Orlenem. I tak, no rzeczywiście tutaj kwestia tego bezpieczeństwa energetycznego jest dla nas kluczowa. Żeby móc zapewnić to bezpieczeństwo, potrzebny jest nam po prostu duży, silny podmiot i takim dużym, silnym podmiotem z pewnością będzie Orlen po połączeniu nie tylko z Lotosem, ale też PGNiG. Tutaj bardzo istotne jest to partnerstwo strategiczne z Saudi Aramco, które zapewnia nam
bardzo stabilne i, no i bardzo duże też źródła dostaw ropy do naszych rafinerii, co jest niezwykle istotne w kontekście ostatnich wydarzeń i tego, co się dzieje niestety w Ukrainie. Wiadomo, że Rosja już wcześniej ograniczała dostawy ropy i też te dostawy nie były najlepszej jakości. Dlatego tym bardziej poszukiwanie partnerów zagranicznych spoza Rosji jest no kluczowe. Tak? Więc Saudi Aramco, będące największym w gruncie rzeczy producentem w tej chwili na świecie, jest w stanie nam zapewnić te strategiczne surowce. Więc jest to jak najbardziej bardzo duży potencjał do rozwoju i szansa na stworzenie takiego nie tylko już regionalnego, ale po prostu światowego giganta na tym rynku. Bardzo dziękuję. Co o tym sądzi pan Stodolak, wiceprezes Warsaw Enterprise Institute? Dzięki. Ja właściwie w 100% zgadzam się z Szymonem w ocenie znaczenia tej fuzji. Chciałem zwrócić uwagę, że mieliśmy do czynienia z taką sytuacją bardzo nieoptymalną, gdy jeden właściciel, to jest Skarb Państwa, posiadał dwa podobne podmioty. W związku z tym działalność tych podmiotów nie mogła rozwijać się w takim zakresie, jak pewnie chcieli ich szefowie, ich menedżerowie, ponieważ no, musieli uciekać się do jednej instancji, która to musiała rozstrzygać o jakichś detalach prowadzenia biznesu rafineryjnego czy dystrybucyjnego. Nie był to proces do końca rynkowy. Obecnie no, z całą pewnością będzie to bardziej zracjonalizowane. Taka próba wprowadzenia konkurencji pod parasolem jednego właściciela właściwie nigdy się nie udaje. Na rynku prywatnym historycznie generowało to olbrzymie patologie, na przykład taki słynny koncern Enron rozpadł się właśnie dlatego, że zarządzający nim wprowadzili konkurencję pomiędzy poszczególnymi departamentami na wyniki. Każdy z tych departamentów chciał udowodnić, że jest lepszy niż drugi, fałszował wyniki. Wszystko się w końcu rozleciało jak domek z kart. W tym przypadku na szczęście takich sytuacji nie mieliśmy, ubiegliśmy je, doszło do tej fuzji, no i miejmy nadzieję, że faktycznie ten nowy konglomerat różnych spółek pod tą czapą Orlenu będzie w stanie rywalizować na rynku międzynarodowym. Bardzo dziękuję. Co o tym myśli pan prezes Roszkowski? O fuzji, dokładnie, i o tym, jak ona może wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne i Polski, i regionu, w którym żyjemy. No, myślę, różne rzeczy, one trochę się w pewnych przestrzeniach pogłębiły, bo od 24 lutego mamy naprawdę inną sytuację na rynku globalnym. Mimo tego, że wojna trwa za naszą wschodnią granicą, to rzeczywiście sytuację zglobalizowanego świata, gdzie wyoutsourcowaliśmy produkcję do Chin, a importujemy surowce energetyczne z krajów, no nazwijmy to delikatnie, które łamią prawa człowieka, ale to nie tylko Rosja, też Bliski Wschód nie należy do najweselszych miejsc na świecie. I te dwa fundamenty bardzo mocno no, trzeba przemyśleć. Widać, co kanclerz Scholz powiedział w takim wystąpieniu, które tak naprawdę odwróciło 180 stopni politykę niemiecką, wsparta, to było też przez opozycję ichniejszą. Więc zarówno, mówię już o rynku europejskim, zarówno jeżeli chodzi o gaz, ropę i węgiel, po prostu powinniśmy rezygnować i szukać alternatyw importu surowców z krajów, które są po prostu agresywne. Mamy tutaj alternatywę, mamy ropę naftową z Arabii Saudyjskiej. Właśnie do tego zmierzam. Szczególnie ropa i gaz są kluczowe, bo tu jest bardzo duża bariera wejścia. Trzeba zbudować infrastrukturę do tego, żeby się przystosować. Węgiel można w miarę elastycznie przywieźć z różnych innych miejsc. Nie trzeba go importować z Sokółki, gdzie się kończy szeroki tor z Rosji, więc węgiel zostawmy. Ropa i gaz jest o tyle istotna, że mamy dużą barierę wejścia. Jest trudno wejść na rynek z dnia na dzień. I do tego, co panowie wcześniej mówili, tak naprawdę zmieniło się kilka rzeczy. Ten Skarb Państwa, który tam zarządzał tym procesem, tak naprawdę zarządzał dwoma marżami, hurtową i detaliczną. Więc jeżeli chodzi o marżę hurtową, mamy nowe otwarcie, bo mamy gracza, który będzie patrzył na ręce i na rynku na pewno
pozytywnie oddziaływał. Drugi element, jest dostarczycielem surowca i dzięki temu następuje powoli dywersyfikacja. Oczywiście ona nie nastąpi z dnia na dzień. Dywersyfikacja w sektorze gazowym przygotowywana jest przez całe lata, kiedy budowaliśmy gazoporty, połączenia między na naszych granicach, także Baltic Pipe. Te elementy w sektorze ropy nie wydarzą się z dnia na dzień. Natomiast kierunek jest właściwy. To czy jeszcze raz, czy dwa, czy ileś razy w ramach jakiegoś słupu rosyjski tankowiec zawita, na koniec dnia powinno być po prostu wyeliminowane. I to jest kierunek dywersyfikacyjny, po to, żeby pieniądze, które i tak wydajemy na paliwa, nie szły po prostu na zbrojenia w Federacji Rosyjskiej. Ostatnia rzecz, w zeszły poniedziałek chyba był taki wykład byłego prezesa PGNiG-u Piotra Woźniaka, który powiedział, że 20% z naszych rachunków idzie po prostu bezpośrednio na wspieranie ofensywnych zbrojeń Federacji Rosyjskiej. No po prostu trzeba to zatrzymać. Bardzo dziękuję. Co o tym, jak fuzja może wpłynąć na bezpieczeństwo, czy nasze, czy regionu, sądzi pan Pawłowski? Bardzo dziękuję. No, ja podzielam bardzo wiele wniosków, które tutaj panowie przede mną już wyartykułowali. Ja bym może z takiej trochę innej perspektywy na to jeszcze spojrzał, że w moim odczuciu rzeczywiście duży, może więcej i też byłbym za tym, żeby jednak te podmioty ze sobą połączyć, bo weźmy pod uwagę też jaka przyszłość się przed nami rysuje. No, z jednej strony oczywiście mamy teraz sytuację agresji Rosji na Ukrainę i to jest w ogóle sytuacja bezprecedensowa, więc też bym powstrzymywał się przed jakimiś dalekosiężnymi prognozami, jak będzie wyglądała sytuacja za rok, czy tam za tygodnie, bo tak naprawdę to jesteśmy, słuchajcie, no w trzecim tygodniu tejże inwazji. W związku z tym bardzo ciężko coś powiedzieć. Natomiast ja patrzę na to też z takiej perspektywy europejskiej, że duży podmiot w moim odczuciu byłby dużo bardziej przygotowany, żeby jakoś poradzić sobie z tą transformacją energetyczną, która nas prędzej czy później czeka. No, pytanie, w jakim ona będzie kształcie teraz po tej inwazji rosyjskiej, czy że tak powiem, ta transformacja energetyczna będzie w tym samym kierunku podążała, czy też nastąpi jakieś otrzeźwienie po stronie zachodnich państw z Europy, że może jednak nie tędy droga i należy jakoś inaczej te energetyczne klocki poukładać. Sam przyznam, że nie wiem, bo jak obserwuję to tak dziennikarskim okiem, to widzę, że no teraz trwa trochę takie przetasowanie. Na ile ono będzie rzeczywiście długofalowe i konsekwentne, trudno powiedzieć. No widzę, że tam Niemcy mają jakąś refleksję odnośnie tego bycia uzależnionym od gazu i od ropy z Rosji. Być może nastąpi jakaś zmiana polityki, chociaż na razie widać, że jednak zamierzają dalej wygaszać swoje elektrownie atomowe, więc tutaj ten kierunek chyba się utrzymuje. Więc w moim odczuciu Orlen jako podmiot, który, no, że tak powiem, w przeciwieństwie do Lotosu, który jest wyłącznie oparty na paliwach płynnych, no Orlen ma większy ten arsenał różnych swoich możliwości. On w takim połączeniu z Lotosem potencjalnie mógłby lepiej się przygotować na te wyzwania związane z czy to z Fit for 55, jeżeli on się ostanie w takim kształcie, czy też na transformację w kierunku rozwoju wodoru. To mi się wydaje, to są te płaszczyzny, na których no, taki większy podmiot mógłby sobie lepiej radzić na pewno niż dwie spółki, tak jak Sebastian wspomniał, działające pod jednym parasolem, de facto będące w tym samym zarządzie, tylko że po prostu dwa różne byty. Bardzo dziękuję. Jest wśród nas także przedstawiciel PKN Orlen. Co pan sądzi, czego pańska spółka chce, jeśli chodzi o wpływ na bezpieczeństwo energetyczne czy Polski, czy regionu, w którym operuje Orlen? Czy tak zadane pytanie można odpowiedzieć w sumie jednym słowem? Chce poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, chce poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu. Fuzja jest narzędziem, które ma temu służyć. Tutaj moi przedmówcy słusznie zauważyli, że fuzje są czymś typowym na rynku oil and gas w szczególności. Wiele takich fuzji było i wszystkie są szeroko dyskutowane i w pewien sposób kontrowersyjne. Fakt, można spojrzeć na rynek polski i no, niczym innym jak fuzją rozpoczął się proces przekształceń polskiego rynku paliwowego, kiedy powstał PKN Orlen z połączenia Petrochemii Płockiej z CPN-em. Sama koncepcja połączenia z Lotosem również nie jest niczym nowym. Od kilkunastu lat przynajmniej dyskutujemy tą opcję i kierunek rozwoju.
geneza albo jak gdyby przesłanki, które za tym miały stać, były różne w zależności od danego momentu historycznego w czasie. Dzisiaj mówimy o tym, że rynek globalny się mocno zmienił. Połączenie Lotosu z Orlenem miało być przeciwwagą dla silnej konkurencji, która płynie z regionu Bliskiego Wschodu, gdzie powstają nowoczesne rafinerie, z rynku amerykańskiego, który odrodził się po rewolucji łupkowej i zaczął maksymalnie eksploatować swoje moce rafineryjne, a tym samym zaprzestał importu benzyn z regionu europejskiego. To są rafinerie rosyjskie, które również idą w kierunku pogłębienia przerobu ropy naftowej, w kierunku produkcji paliw i wydłużania marży. I w takim otoczeniu musimy budować przewagę konkurencyjną dla tych sił globalnych. Wcześniej mówiliśmy, że połączenie Orlenu z Lotosem może być niekorzystne z punktu widzenia konkurencji na krajowym rynku. Dzisiaj mówimy, że Lotos i Orlen muszą budować siłę, aby móc być istotnym graczem albo być graczem na rynku globalnym, bo inaczej import tanich paliw z zagranicy może wyprzeć produkcję na naszym rodzimym rynku. I tutaj patrzymy na to, co się wydarzyło przez ostatnią dekadę na rynku europejskim. To jest zamknięcie około 30 rafinerii w Europie. 5 rafinerii zamkniętych w ostatnich 2 latach de facto od początku pandemii. Mówi się, że nadprodukcja europejskich rafinerii to jest około 180 milionów ton, czyli kilka Lotosów można by było de facto jeszcze zamknąć albo można oczekiwać, że będzie zamknięte. I ta fuzja jest właśnie przeciwdziałaniem tym negatywnym tendencjom. Jest budową siły, która pozwoli na efektywną konkurencję z globalną konkurencją, która pozwoli na kontynuację działalności i zapewnienie bezpieczeństwa kraju poprzez utrzymanie produkcji paliw silnikowych w kraju, która pozwoli na wydłużanie łańcucha wartości w kraju, wchodzenie w nowe obszary działalności, nowe alternatywne paliwa, których rozwój jest szykowany zgodnie z dążeniem Unii Europejskiej do jak najszybszej redukcji emisji gazów cieplarnianych. To jest budowa zaplecza pod finansowanie tych wysokokapitałochłonnych inwestycji, które szacowane są na setki miliardów złotych. I po to robimy de facto. Dopytam jeszcze pana, mówiliśmy teraz o ogólnym wpływie na bezpieczeństwo energetyczne Polski, regionu, ale jaki mógłby być to wpływ już na indywidualnych odbiorców energii? Czy tutaj musimy popatrzeć wielopłaszczyznowo na to, bo to nie jest zero-jedynkowy temat, także będzie bezpieczniej dla odbiorców, tak? Zatrzymując produkcję paliw na naszym rynku, dajemy bezpieczeństwo dostaw surowca. Łącząc się i wyciągając efekty synergii, powodujemy, że przerób ropy naftowej będzie jak najbardziej efektywny. Mamy plany dążenia do dalszego pogłębienia przeropu ropy naftowej, wyjście w obszar petrochemiczny i tutaj jest bardzo istotny element współpracy z naszym partnerem z Bliskiego Wschodu również w tym obszarze. Mówimy o pogłębianiu przerobu ropy naftowej, mówimy o efektywnościach organizacyjnych, co przekłada się na poprawę konkurencyjności. A tym samym, jeżeli będzie poprawa konkurencyjności, tym te warunki produkcji paliw płynnych w kraju będą lepsze. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i efekt dla odbiorców paliw, tutaj o ten aspekt bardzo silnie dba Komisja Europejska, która musiała wydać pozwolenie na połączenie Orlenu i Lotosu. W ramach środków zaradczych wypracowany został pakiet rozwiązań, które gwarantują zarówno zachowanie konkurencyjności na rynku hurtowym, a więc Komisja bardzo dbała o to, żeby była przeciwwaga na rynku krajowym, aby Orlen, nie było to naszą intencją, ale żeby nie mógł przenosić marsz, podwyższać marsz w sposób nieuzasadniony dla odbiorców hurtowych. To jest decyzja Komisji o dezinwestycji bardzo istotnej części stacji benzynowych Lotos, która również ma na celu przeciwdziałanie ewentualnej pozycji dominującej PKN Orlen na poszczególnych mikrorynkach. Tutaj warto podkreślić, że Komisja Europejska wykonała bardzo głęboką pracę, analizując bardzo wąskie mikrorynki i patrząc, gdzie stacje Orlenu
konkurują dzisiaj z stacjami grupy Lotos. I w tych właśnie obszarach, na tych rynkach zachowana była, podjęła decyzję i dążenie do tego, żeby zachowana była konkurencja. A więc brak możliwości decydowania o poziomie ceny na stacjach benzynowych w danych konkretnych mikrorynkach. Tak więc z punktu widzenia odbiorcy końcowego, no tutaj warto podkreślić, że nie ma dzisiaj możliwości w obecnym otoczeniu makroekonomicznym, tak jak nasz rynek funkcjonuje, a jest to rynek w pełni konkurencyjny, aby Kowalski w negatywny sposób odczuł połączenie PKN Orlen z grupą Lotos. Efekt będzie pozytywny, będzie efekt w postaci poprawy i optymalizacji przetwórstwa ropy naftowej, poprawy efektywności kosztowej, rozwoju w kierunku paliw alternatywnych, co też dzięki fuzji będzie mogło nastąpić szybciej, a podmioty będą się rozwijały w sposób spójne, to znaczy, że nie będą realizowane projekty, tak jak tutaj przedmówcy też mówili, że dużo energii, dużo środków musi być położonych na rozwój paliw alternatywnych, na strategię wodorową chociażby. No i teraz będziemy mogli podejść do tych zagadnień w sposób spójny, nie konkurując ze sobą o środki, a współpracując. Bardzo dziękuję. Pan Witkowski, jakie znaczenie dla odbiorców indywidualnych tej fuzji? No tutaj zdecydowanie podzielam stanowisko przedstawiciela Orlenu. Na pewno będzie to pozytywny miało wydźwięk na rynku. Przede wszystkim z uwagi na to, że w tej chwili konkurencja odbywa się nie tyle na rynku polskim bezpośrednio, co na rynku europejskim. Mamy kilka różnych dużych podmiotów i żeby być konkurencyjnym, Orlen musi być po prostu duży. I no, też bezpośrednio na rynku polskim przecież działają stacje BP, działają stacje Shell, no ale to jest tylko ten końcowy łańcuch całego procesu. Jest jeszcze produkcja, dystrybucja i cały szereg innych procesów w tym zakresie wchodzącym. Po drugie jest jeszcze aspekt tego rodzaju, że przy fuzji, owszem, zbywane są aktywa. Ale te aktywa są zbywane za pieniądze. To nie jest tak, że 417 stacji tutaj Lotosu zostanie przekazanych za nic, za bezcen. To są środki, które wpłyną do Orlenu. Tak samo 30% udziałów w rafinerii gdańskiej. To są bardzo duże środki, które są potrzebne właśnie bezpośrednio na to, aby móc przejść cały proces tej transformacji energetycznej, żeby Orlen był w stanie stworzyć warunki sobie do dalszego rozwoju. Co z tego, że my w Polsce możemy kupić sobie Toyotę Mirai, jak nie mamy żadnej stacji praktycznie tankowania wodoru, tak? Więc żeby móc zapewnić te stacje tankowania wodoru, żeby móc zapewnić elektromobilność, żeby móc stawiać też te reaktory jądrowe i tak dalej, no, na to potrzeba pieniędzy. I jednym ze środków finansowania z pewnością będzie też ta fuzja. Oczywiście to jest jeden z elementów i to nie jest kluczowy, to jest jednak bardzo duża inwestycja, która zostanie rozwleczona w czasie, ale no jest to jednak jeden ze środków do tego, aby pozyskiwać ten kapitał. Po drugie, te stacje, które będą zbywane, no to też często to jest po prostu też proces optymalizacji. W wielu przypadkach jest tak, że stacja Orlenu jest obok stacji Lotosu. No to właśnie te stacje, które by były naturalnym konkurentem dla siebie, a byłyby pod jednym szyldem, będą zbywane, więc też to jest jakiś proces optymalizacji. Więc raz, że na tym końcowym łańcuchu pojawi się nowy konkurent węgierski, co może być pozytywnym impulsem dla cen, jako jakiś taki strażnik po prostu tych cen, o co chciała zadbać tutaj Unia Europejska. No ale przede wszystkim to też zapewni środki do dalszego rozwoju i całego procesu transformacji energetycznej, który będzie kosztowny, ale to w przyszłości po prostu będzie zdecydowanie procentować. Bardzo dziękuję. Może teraz pan Stodolak. Tak, tutaj kolega zwrócił uwagę na bardzo ważne kwestie, ja tylko dorzucę z takiej perspektywy konsumenta, co nas może interesować. Wiadomo, wszyscy powiedzą cena, no i tak cena nas na pewno interesuje najbardziej, jak jesteśmy i tankujemy na stacji. Druga rzecz to też różnorodność oferty. Tutaj z całą pewnością taka dywersyfikacja, która idzie za tą fuzją, bo właśnie ten element odsprzedaży części aktywów i wprowadzenia na nasz rynek dodatkowych graczy też jest istotny. Z całą pewnością
pozwoli na jeszcze większy poziom konkurencyjności, a przez to na przyjaźniejsze w długiej perspektywie ceny dla klienta. No, wyłączmy tę obecną sytuację wojenną, no bo to jest zaburzenie, którego nikt się nie spodziewał i te ceny no, po prostu muszą w takich sytuacjach rosnąć. Nie było wojny, gdy ceny na stacjach paliw nie rosły. Tak po prostu jest. Ale różnorodność oferty, czyli właśnie to budowanie różnych odnóg energetycznych, które będzie możliwe, czy będzie ułatwione dzięki tej fuzji, też jest bardzo istotna. Zwrócił uwagę Szymon na to, że no jest presja polityk klimatycznych na wprowadzanie alternatywnych środków transportu, na właśnie elektromobilność. To też jest tutaj istotny element. Więc tak, ale jeszcze jest taki element poza materialny, bym powiedział, czyli właśnie to takie przekonanie, że jesteśmy bezpieczni w takim ujęciu geopolitycznym. No jednak stworzenie potężnego lokalnego gracza, regionalnego gracza na rynku paliwowym tworzy taką przeciwwagę dla tych molochów ze wschodu, które nas jeszcze na szczęście mam nadzieję, że w już niedługiej perspektywie karmią ropą i innymi paliwami, no ale właśnie stworzy to podwaliny pod urozmaicanie, dywersyfikację źródeł, z których pozyskujemy surowce różnego typu i wytworzy też to w zwyczajnych Polakach takie przekonanie, że mamy karty, które możemy rozgrywać nawet w kryzysowych sytuacjach. Dziękuję. Pan Roszkowski? O klienta, jeśli tak? Chodzi o wpływ już na klientów indywidualnych. To ja może powiem, bo nie wiemy, co będzie, ale na pewno tutaj Jakub mówił o pewnej weryfikacji polityki klimatycznej przez ograniczenie importu surowców z zagranicy, szczególnie z Federacji Rosyjskiej, przez różne inne elementy, które będą wpływać na transformację energetyczną. To powiem może tak, tego typu fuzja, czy te akwizycje, o których tutaj była mowa, nie mówiliśmy już o PGNiG-u, ale wcześniej odbyła się ta akwizycja energii, ja bym potraktował w trochę inny sposób. Potraktowałbym tak, że to jest taka skrzynka narzędziowa, w której są różne narzędzia. I te różne narzędzia będzie można zastosować do rozwiązań, które nie wszystkie jeszcze znamy. Tutaj pan dyrektor mówi o wodorze, mamy elektryfikację transportu, mamy zielone gazy, mamy zmianę na nisko czy zeroemisyjne źródła, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej. Mamy cały gigantyczną przestrzeń do nadrobienia w ciepłownictwie. I ja bym potraktował to tak, że w domenie spółek Skarbu Państwa jest podmiot, który ma te narzędzia do realizacji różnych polityk, różnych technologii w swojej skrzynce narzędziowej. Dlatego, że dzisiaj, też nawiążę do tego, co powiedział Jakub, my do końca nie wiemy, jak ten świat będzie wyglądał za 10-15 lat. Wiemy, na jakie elementy warto stawiać, na jakie nie. Natomiast które z nich, jak szybko wejdą do użycia, tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. A na końcu to bezpieczeństwo energetyczne to będzie po pierwsze dostęp do energii, bo to w obecnej sytuacji nie było zawsze pewne, a z drugiej strony cena. Energetyka, transport zmieni się na taką, która będzie bliżej końcowego klienta. Do tego wszystkiego trzeba mieć narzędzia i to ja to tak traktuję. Bardzo dziękuję. I pan Pawłowski, czyli wpływ na tych odbiorców indywidualnych. Bardzo dziękuję. Ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę może przeceniamy rolę tego, jak to wpłynie na jednostki, jak to wpłynie na konsumentów końcowych. W raporcie, który opracowywaliśmy razem z WEI, no tam przeanalizowaliśmy kilka potencjalnych scenariuszy, czyli właśnie przejęcie konkretnych tych stacji benzynowych przez różnych partnerów potencjalnych, nie tylko przez MOL, ale przez Saudi Aramco i Circle K. I właściwie w każdym z tych scenariuszy dochodziliśmy do takiego wniosku, że nie powinno mieć to takiego znaczącego wpływu ani na koszt, który każdy będzie miał, prawda, który będzie odczuwał przy dystrybutorze, a no w tym wymiarze szerszym, geopolitycznym, to jest oczywiście inna dyskusja. Więc z mojej perspektywy, tak jak na to patrzę, to wydaje mi się, że być może w ogóle nawet większość Polaków nie odczuje zbytnio
bezpośrednio skutków tej zmiany. Jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Orlen dalej będzie miał po tej w wyniku tej fuzji prawa do znaku towarowego, jakim jest Lotos, to być może nawet oddanie tych stacji innemu partnerowi nie sprawi, że nagle pojawią się, prawda, inne stacje pod innym szyldem. To dalej mogą być stacje Lotosu, tylko że zarządzane przez innego partnera. W związku z tym, z tej perspektywy wydaje się, że ceny, że tak, pod względem wizerunkowym, no to może pozostać po staremu w jakimś stopniu. Pod względem kosztów, no wydaje się, że jakieś partnerstwo z największym dostawcą ropy, czyli z Saudi Aramco, która oferuje dosyć tanią ropę, no wydaje się, że to może wpłynąć w jakimś stopniu na obniżenie kosztów przy dystrybutorze, ale to też jest pewna spekulacja, bo na cenę benzyny wpływa bardzo wiele czynników, włącznie z tym, jakie są podatki. Teraz mamy zerową stawkę VAT na paliwa w ramach tarczy antykryzysowej. Mamy no, wiele tych jeszcze zmiennych, które wpływają na tą cenę ostateczną, więc być może na przykład ceny będą takie same, chociaż po prostu marża tych podmiotów będzie większa z racji na to, że po prostu będą dostawać ten surowiec taniej, co oczywiście długofalowo będzie korzystne dla takiego podmiotu jak Orlen, no bo po prostu może ta stawka się utrzyma albo z jakiegoś powodu zostanie obniżona czy zatrzymana na tym samym poziomie. Tutaj też no, kwestie polityczne oczywiście mają jakiś wpływ na to, nie tylko sam dostęp do surowca, ale oczywiście no, czysto ekonomicznie patrząc, jeżeli mogę sprzedać nawet za tą samą cenę, ale produkt, który taniej wytworzyłem, no to automatycznie jednak jest z tego pewien zysk dla Orlenu, a pośrednio dla nas wszystkich. Więc reasumując, mam wrażenie, że może za bardzo właśnie przeceniamy to, jak to będzie miało na zwykłego Kowalskiego. Prawdopodobnie będzie to dosyć marginalny wpływ, tak na moje szybkie spojrzenie. Dziękuję. I pan Ciborski, może przybliżmy, jak wyglądały negocjacje już samych tych środków zaradczych z Komisją Europejską? Czy jest to proces bardzo trudny i długi? Tak jak było wspomniane, case'y również europejskie, one się bardzo często kończy bardzo dotkliwymi zmianami i środkami zaradczymi, które czasami powodują albo zobligują przejmującą spółkę do zbycia bardzo istotnej części aktywów. W ramach negocjacji z Komisją Europejską, które trwały ładnych kilka lat, początek to jest 2018-2019 rok, kiedy zaczęliśmy analizować kwestię fuzji PKN Orlen z Lotosem. Przypomnę, że intencją albo nawet takim żądaniem w pierwszym fazie Komisji Europejskiej na wydanie zgody była dezinwestycja rafinerii, której z rafinerii. Mówiło się o rafinerii Unipetrolu, mówiło się o rafinerii Morzejki, mówiło się nawet o tym, że sama rafineria gdańska miałaby zostać zbyta, jeżeli chodzi, żeby uzyskać zgodę na połączenie. No to były oczywiście nieakceptowalne od samego początku warunki i w ramach długiego procesu, kilkuletniego procesu negocjacji doszliśmy do konsensusu, który z jednej strony z punktu widzenia Komisji Europejskiej był akceptowalny i Komisja Europejska potwierdziła, że wypełnienie środków zaradczych może zapewnić konkurencyjność na rynku przy zgodzie na połączenie PKN Orlen z Lotosem. No właśnie, może przypomnijmy te warunki tak, postawione właśnie przez Komisję, ale także tą strukturę podziału ogłoszoną w styczniu. Tak, w toku negocjacji udało się wypracować ten konsensus akceptowalny przez PKN Orlen, a również przez Komisję Europejską. W ramach środków zaradczych ustaliliśmy, że po pierwsze rafineria gdańska zostanie zorganizowana w ramach oddzielnej spółki, która będzie de facto spółką procesingową i 30% w tej spółce procesingowej zostanie zbyte na rzecz inwestora. Dzisiaj wiem, że tym inwestorem jest wspomniany koncern Saudi Aramco. Wraz z pakietem 30% w rafinerii PKN Orlen zobowiązał się do sprzedaży dodatkowych 20% mniej więcej procent paliw diesla i benzyn na rzecz inwestora, tak żeby przeciwdziałać na rynku właśnie hurtowym, żeby PKN Orlen nie miał pozycji dominującej na rynku sprzedaży hurtowej paliw, a tym samym, żeby inwestor był przeciwwagą dla naszego koncernu, dla połączonego koncernu. Dodatkowo
Saudi Aramco będzie nabywcą części hurtowej biznesu prowadzonego przez Lotos Paliwa. Lotos Paliwa prowadziło biznes hurtowy na poziomie B2B bez sprzedaży do kluczowych koncernów paliwowych. I ta część działalności hurtowej wraz z 30% udziałem w rafinerii będzie sprzedana do partnera, jakim jest Saudi Aramco. Również 50% udziału w spółce zajmującej się sprzedażą paliw lotniczych, to jest nieco mniejszy środek zaradczy, ale również trafi do tego inwestora. Druga tura środków zaradczych, druga część środków zaradczych dotyczy właśnie sprzedaży na rynku detalicznym. Tak jak powiedziałem, z punktu widzenia komisji istotne było, aby na danych mikrorynkach nie nastąpił proces koncentracji, a tym samym, żeby była konkurencja na danym rynku. Tutaj, jak pan Szymon wcześniej zauważył, jest to również pewien proces optymalizacji, bo posiadanie dwóch obiektów w ramach, nie wiem, promienia 3 km nie jest optymalnym modelem działania, więc jest również ten efekt optymalizacyjny przy tym środku i także zaradczym. Pewna wymiana aktywów. Tak. Tutaj też to jest zupełnie odrębny wątek, za sekundę wrócę do niego. Tak, te 417 stacji zostanie sprzedanych po decyzji wiążącej komisji inwestorowi węgierskiemu, spółce MOL. I tutaj właśnie to, co pan redaktor powiedział, zarówno transakcja z Saudi Aramco, jak i z MOL-em ma dodatkowe funkcje z naszej perspektywy. To nie jest tylko wypełnienie środków zaradczych, ale to jest krok naprzód, krok w przyszłość. Jeżeli mówimy o partnerstwie z Saudi Aramco, to co już było dzisiaj wielokrotnie podkreślane, to jest współpraca w ramach dywersyfikacji dostaw ropy naftowej. Dywersyfikować dostawy surowców to jest proces, to nie jest działanie ad hocowe, także dzisiaj idziemy i kupujemy duży pakiet wieloletnich dostaw surowca na rynku. Tutaj w ramach jednego kroku udało się podpisać umowę na dostawy do 400 tysięcy baryłek ropy naftowej, która będzie dziennie, która będzie dystrybuowana do poszczególnych aktywów połączonej grupy Orlen, czyli zarówno do Płocka, jak i do Gdańska, jak i do czeskich rafinerii, ale również Morzejek. No właśnie, także badania i rozwój wspólnie z Saudyjczykami. Również badania i rozwój, a trzeba powiedzieć, że Saudi Aramco jest jednym z globalnych, największych podmiotów branży oil and gas, która posiada mnóstwo różnego rodzaju patentów, które są rozwijane. I w ramach dalszej współpracy będziemy wspólnie z Saudi Aramco prowadzić badania na zdefiniowanych obszarach. W chwili obecnej jesteśmy w procesie analizy i dyskusji na temat, które działania badawczo-rozwojowe będą prowadzone wspólnie, będą prowadzone na naszym rynku krajowym. No i petrochemia, o której nie możemy zapomnieć, również w ramach współpracy podpisana została umowa ramowa pomiędzy PKN Orlen a Saudi Aramco na rozwój projektów petrochemicznych. W pierwszej kolejności te projekty petrochemiczne są identyfikowane i ta umowa zmieni się w umowę inwestycyjną, gdzie będziemy realizować projekty, które zostaną zidentyfikowane przez obu partnerów jako te istotne i atrakcyjne z punktu widzenia biznesu. No i tutaj znowu trzeba podkreślić skalę działania Saudi Aramco i jakość partnera, jakiego pozyskaliśmy. Jest to jeden z kluczowych podmiotów, które dzisiaj inwestują również w petrochemię, w wydłużenie łańcucha wartości. Jest to jeden z kluczowych elementów, na które stawia partner z Bliskiego Wschodu i tym samym wierzymy, że pomoże to wspólnie, tak, nam rozwijać się w obszarze petrochemii, pogłębiać łańcuch wartości, im również na jak gdyby realizację ich planów, jeżeli chodzi o przerób ropy do wysoko przetworzonych produktów. Jeżeli chodzi o MOL-a, to elementem powiązanym jest wymiana aktywów. Tak? To nie jest tylko sprzedaż 417 stacji na terenie Polski, to jest również nabycie w sumie 185 obiektów na rynku węgierskim, na rynku słowackim. I tutaj znowu trzeba podkreślić, że nabycie w pakiecie tak istotnego pakietu obiektów, czy na Słowacji, czy na Węgrzech, jest tematem trudnym i bez takiego partnerstwa byłoby to rozwój liczony w latach, a nie efekt jednej
jednej transakcji. Oba rynki, słowacki i węgierski, są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia rozwoju koncepcji sprzedaży paliw i wejścia na te rynki. Mhm. I jeszcze trzeci partner, czyli Unimot. Jeszcze dwóch partnerów. Unimot, który będzie rozwijał obszar logistyki paliwowej oraz będzie konkurował z nami w obszarze asfaltów. I spółka Envien, która będzie partnerem w spółce Lotos Biopaliwa, czyli w producencie estrów kwasów tłuszczowych, czyli tak zwanego biodiesla w cudzysłowie. Czyli można krótko powiedzieć, kim są partnerzy Orlenu, jeśli chodzi o te właśnie środki zaradcze, o których mówiliśmy teraz, przedstawić te spółki? Saudi Aramco już przedstawiłem. MOL jest podmiotem, który jest największym graczem na rynku węgierskim, bardzo silnym graczem, jeżeli chodzi o obszar detalu. Zgodnie ze strategią MOL-a właśnie rozwój obszaru rynku detalicznego jest jednym z jego priorytetów i stąd też zainteresowanie naszym rynkiem krajowym. Nie ma co ukrywać, jest to silny gracz z bardzo dobrze rozpoznawalnym w regionie, na południu regionu brandem, ale taka też była intencja. Tak? Komisja Europejska patrzy przez pryzmat jakości partnerów i czy to są partnerzy, którzy faktycznie będą w stanie konkurować z PKN-em na poszczególnych rynkach i w tym kontekście MOL taką funkcję moim zdaniem bardzo dobrze spełnia, więc powinien być z punktu widzenia Komisji Europejskiej dobrze postrzegany. Jeżeli chodzi o spółkę Envien, no jest to podmiot również węgierski, który jest zaangażowany w produkcję paliw odnawialnych, głównie biodiesla. Jest to dosyć duża spółka działająca na kilku rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, posiadająca kilka zakładów produkcyjnych w ramach Europy Środkowo-Wschodniej, więc również partner, który posiada doświadczenie na tym rynku. I Unimot, no, spółka krajowa, której przedstawiać nie potrzeba, jest to podmiot działający aktywnie w obszarze hurtu paliw silnikowych i również posiadająca sieć stacji na rynku krajowym i swoją działalność w ramach transakcji będzie rozszerzała obszar logistyki paliwowej i handlu, produkcji i handlu asfaltami. Bardzo dziękuję. Może pan Witkowski mógłby coś dodać, jeśli chodzi o tych partnerów wynikających z warunków zaradczych? To może jeszcze tylko dosłownie dwa zdania może w temacie Saudi Aramco. No, trzeba mieć świadomość, że to naprawdę jest największy producent ropy na świecie. On odpowiada za 10% produkcji światowej. Tak? Jeżeli spojrzymy na to, z jakich krajów pochodzą surowce, pochodzi ropa, przyjrzymy się miejscu Rosji, to no, Rosja jest kluczowym bodajże trzecim albo czwartym graczem, już teraz nie pamiętam niestety dokładnie. Natomiast ona odpowiada za mniej więcej 12,5% produkcji eksportu ropy na światowe rynki, więc no to są zbliżone nawet wartości. Samo Saudi Aramco produkuje naprawdę taką ilość ropy, że jest w stanie zabezpieczyć bez problemu dostawy do Polski. No te podpisane kontrakty stanowią, że to będzie w początkowym okresie, jeśli dobrze pamiętam, między 200 a 334 bodajże baryłki ropy dziennie. Końcowo nawet te zdolności mogą dojść do 400, więc to jest naprawdę bardzo duża ilość surowca, która jest w stanie no po prostu zdywersyfikować te źródła do naszego kraju, więc na pewno jest to partner kluczowy, partner strategiczny i pozwalający na uniezależnienie się od dostaw rosyjskich, które no jest szczególnie istotne w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Bardzo dziękuję. Pan Stodolak? Tak, ja chciałbym dodać, że nie można się zatrzymywać na Saudi Aramco i na MOL-u i mówić, że to już wszystko, co możemy zrobić dla dywersyfikacji dostaw ropy na polski rynek, to za mało. Zwłaszcza, że Saudi Aramco no, pochodzi z kraju, który też jest w pewnym sensie wrażliwy politycznie na krytykę.
a zebranym tu kobietom nie muszę pewnie mówić dlaczego. Natomiast wchodzą tutaj takie kwestie jak kara śmierci, którą tam się wykonuje w sposób bardzo powszechny i częsty. Dwa dni temu dokonano chyba rekordowej liczby egzekucji jednego dnia, 81. To jest teraz przyćmione przez kwestię Rosji. No Rosja jest tutaj znacznie w kontekście globalnym poważniejszym problemem, jeśli można jakąś taką skalę hierarchii światowych złoczyńców zastosować, to ona jest większym problemem. Natomiast niewykluczone, że w przyszłości także Arabia Saudyjska znajdzie się z jakichś przyczyn na cenzurowanym na tym międzynarodowym forum i wówczas też ta ropa pozyskiwana stamtąd będzie mogła być no, jakimś ryzykiem, jakimś ryzykownym aktywem, wobec czego im więcej mamy tych źródeł, im bardziej Orlen się stara właśnie dywersyfikować te źródła, tym lepiej. Ja kibicuję, żeby było ich jak najwięcej, najlepiej też z krajów demokratycznych. A pozostali partnerzy? Jeśli można jeszcze, zwróćmy też uwagę na to, że w gruncie rzeczy ta transformacja energetyczna wymusza na nas, żeby jednak całkowicie odchodzić od tej ropy. Bodajże do 2035 roku Polska zobowiązała się nie sprzedawać już samochodów o napędzie spalinowym. Więc oczywiście cały ten proces przechodzenia na elektromobilność czy na inne źródła, chociażby na wodór, potrwa, więc jak najbardziej musimy dywersyfikować te źródła, ale też koncentrować się na tym, żeby jednak alternatywy dla tych spalinowych rozwiązań wprowadzać na nasz rynek. Jeszcze dopytam pana Stodolaka o tych pozostałych partnerów. Mówię tutaj przede wszystkim o MOL-u. To znaczy, no, MOL jest też, myślę, istotny, jest współpraca z tą firmą w kontekście budowania tej idei trójmorskiej, prawda? Chcemy zacieśniać współpracę z krajami, z 13 bodaj krajami Trójmorza, no i budowanie takiej wzajemnej sieci powiązań gospodarczych jest jak najbardziej jednym ze sposobów, żeby tego dokonać. W ogóle relacje handlowe między krajami sprawiają, że no, na pewno będzie nam też w przyszłości łatwiej dogadywać się na niwie politycznej, bo nie ma co ukrywać, że kraje, które są połączone tymi więzami handlowymi, z większą łatwością dostrzegają wspólne interesy niż kraje, które takich więzów nie mają. Więc to też jest na pewno z tego punktu widzenia korzystne. Bardzo dziękuję. Pan Roszkowski, jeśli chodzi o partnerów wskazanych w środkach zaradczych. No to ja się zgodzę, że rzeczywiście Rosja jest teraz na szczycie tych złoczyńców i tu chyba nikt nie ma wątpliwości, bo jednak zbrodnie wojenne, które za naszą wschodnią granicą są dokonywane, to nie, w Europie nie przywykliśmy od czasów Srebrenicy do tego typu obrazków, ale chciałbym się skupić może na tym MOL-u dla odmiany, bo tak zauważyłem, że on rezonował w przestrzeni publicznej dosyć mocno. Fakt z MOL-em jest taki. Premier Orban i jego administracja wykupiła Rosjan, którzy tam byli kiedyś udziałowcami. No i teraz zastanówmy się tak realnie. 400 ile? 17 stacji. No to na tych 417 stacjach większość paliwa, jeżeli nie całe, będzie pochodziło z rafinerii należących do Orlenu i będą tam sprzedawane hot dogi. No to tymi hot dogami naprawdę nic nam nikt nie zrobi, żebyśmy jednak nie demonizowali tego typu i jakby przykładali wagi. No, MOL oczywiście ma swoje interesy, tak jak tutaj Sebastian powiedział, w ramach Trójmorza też pewna gra się toczy. Natomiast węgierskie parówki naprawdę nam nie zaszkodzą, tak jak rosyjskie Iskandery, które spadają już kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. Więc a propos MOL-a, a propos Saudi Aramco już mówiliśmy, a ci mniejsi partnerzy też mają swoje tak powiem, interesy i zasługi, więc myślę, że to jest dobry kierunek. No, bez sensu, żeby państwo polskie rywalizowało ze sobą w dwóch takich podmiotach. Ta dyskusja
o fuzji, to nie jest dyskusja ostatnich paru lat, to jest dyskusja, która... blisko dwóch dekad. No, dwóch dekad blisko borykaliśmy się z tym procesem. Dobrze, że on się zakończył. Myślę, że w takim układzie, kiedy paliwo mamy od dużego gracza, stacje ma i parówki na tych stacjach mają Węgrzy, myślę, że to jest dobry kierunek. Bardzo dziękuję. Tu nam nic nie grozi. I pan Pawłowski. Dziękuję. Ja też się zgadzam, że trochę rozdmuchane są te obawy dotyczące wejścia MOL-a na polski rynek, bo też weźmy pod uwagę, że to jest transakcja swapowa, to znaczy my również wchodzimy na tamten rynek. I jeżeli 417 stacji mamy oddać teraz w cudzysłowie innemu podmiotowi, no to my również za to mamy 140 albo 180, z tego co pamiętam, 180 chyba stacji mamy przejąć i na Słowacji, i na Węgrzech. W związku z tym no też tutaj następuje pewna wymiana, która myślę, że będzie korzystna dla obu stron. No tutaj takie demonizowanie MOL-a jako tego, który teraz ma jakoś, nie wiem, podłożyć, jakoś skruszyć fundamenty tego bezpieczeństwa, bo Orban zachowuje się w taki, a nie inny sposób, co powiedzmy z perspektywy czysto takiej, nie wiem, ludzkiej może być nieakceptowalne, ale z perspektywy czysto geopolityczno-biznesowej jest zrozumiałe, dlaczego on, będąc zależnym teraz od gazu, od surowców z Rosji, no w ten sposób się zachowuje, no to musimy odłożyć to trochę na bok, tak mi się wydaje z tej perspektywy biznesowej na to patrząc. No tutaj mamy jednak trochę po prostu biznes do zrobienia i warto byłoby na to z tej perspektywy patrzeć, więc jeżeli nawet MOL przejmie te 400 stacji, to jest 5% rynku w Polsce, mamy 8 tysięcy stacji mniej więcej, w związku z tym no to nie jest jednak tak znacząca liczba, która mogłaby zachwiać fundamentami naszego bezpieczeństwa energetycznego. Natomiast jednak my też mamy dzięki temu dostęp na zupełnie inny rynek, co daje nam perspektywy dalszej ekspansji i w takim, jak mówił Sebastian, pewnego rodzaju powiązania biznesowego między naszymi państwami, no i nie tylko między nami a Węgrami, ale również między Słowacją, gdzie też mielibyśmy mieć swój udział w tamtejszym rynku na poziomie chyba 6 czy 7% z tego, co pamiętam, to wszystko rzeczywiście buduje taką siatkę powiązań, którą później w sytuacji jakiegoś konfliktu, czy sporu, czy nie wiem, konfrontacji pomiędzy, załóżmy, wschodnią ścianką Unii Europejskiej a zachodnią, to są wszystko takie, powiedziałbym, miękko-twarde, no takie al dente może metody współdziałania, które można byłoby wykorzystać rzeczywiście podczas jakichś negocjacji, czy to z Komisją Europejską, czy w jakichś innych relacjach biznesowych, więc nie można od tego, że tak powiem, uciec i to nie warto tego bagatelizować, więc ja bym przestrzegał przed takim nadmiernym sianiem paniki z powodu tej fuzji i z powodu przejęcia części naszych aktywów przez inne kraje, przez właśnie Węgry. Wydaje mi się, tutaj nie ma za bardzo powodu do niepokoju. Ja jeszcze dopytam pana Pawłowskiego już w tej kwestii, którą poruszaliśmy właściwie na początku, ale chciałbym też, żeby wszyscy panowie rozszerzyli ten temat. Chodzi mi o potencjał i możliwości tego zintegrowanego dużego koncernu w kontekście sytuacji, z którą borykamy się dzisiaj. Mówię tu i o sytuacji rynkowej, ale także o kwestii stabilności i suwerenności paliwowej i energetycznej oraz no, jednak wpływu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, na to, co się dzieje na rynku. Tak jak wspominałem, no nie podejmę się analizy tego, jak ta inwazja się potoczy i w jakim kierunku ona będzie zmierzała i jakie będą tego reperkusje, zarówno tak z perspektywy nas jako Polaków, ale też z perspektywy całej Unii Europejskiej czy z perspektywy światowej. Natomiast powiem tak, no zgodzę się z tym, co mówił Sebastian, że rzeczywiście im więcej mamy dostawców, nawet tego powiedzmy niechcianego dzisiaj surowca, jakim jest ropa, który gdzieś tam jest nacenzurowany i ma zniknąć z naszego miksu energetycznego za kilkanaście lat, to rzeczywiście lepiej jest, żeby to do nas trafiało no, z różnych źródeł. Tak? I okej, w tej chwili zgadzamy się, że Saudi Aramco może być takim partnerem i w porządku, no, oni dają tą tanią ropę. Rzeczywiście też tutaj jest to ryzyko, że to jest państwo, jakby nie patrzeć, autorytarne, które no, za jakiś czas również może być na celowniku i też może być poddane jakiejś tam krytyce ze strony innych osób, więc tutaj no, trzeba być ostrożnym. No, ja nie wiem, jak do końca ta sytuacja się rozwiąże i chciałbym, żeby się rozwiązała jakoś tak no, korzystnie, ale co to tak naprawdę znaczy dzisiaj, korzystne rozwiązanie tej sytuacji na Ukrainie.
Więc mogę tylko na to spojrzeć tak, że rzeczywiście jednak konsolidacja, silniejsze podmioty, silniejsze powiązania pomiędzy konkretnymi partnerami mogą rzeczywiście no, pomóc nam wywrzeć nacisk na przykład w Brukseli na konkretne dla nas korzystniejsze rozwiązania. Czy mamy też no, większą siłę nabywczą, jeżeli chodzi o negocjacje wszelkiego rodzaju dostaw tych surowców. No, jeżeli będziemy mieli po prostu większy rynek zbytu jako połączone podmioty, automatycznie możemy negocjować potencjalnie większe dostawy, a w związku z tym lepsze ceny. Więc to wszystko są takie czynniki, które wydaje mi się, że no, warto brać pod uwagę, a tak jak mówię, dalszej prognozy naprawdę się nie podejmę, bo no, śledzę na bieżąco to, co się dzieje i naprawdę nie mam pojęcia, w jakim kierunku się to potoczy. Pan Roszkowski? Na które pytanie mam odpowiedzieć? Chodzi mi o to, jaki potencjał i możliwości tego koncernu, którym stanie się Orlen po fuzji z Lotosem. Jaki na to wszystko może mieć wpływ obecna sytuacja na rynku? Mówię tutaj między innymi o tym, co się dzieje też z ropą, ale o tym, co się dzieje też za naszą wschodnią granicą o inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Nie wiem, czy Polacy nie powinni być podejrzewani o posiadanie jakiejś takiej kuli, z której tam wróżą, bo zarówno w gazie, jak i w ropie te procesy, o których dzisiaj mówimy tutaj, jeżeli chodzi o Orlen, ale wcześniej o dywersyfikację, rozbudowę gazoportu czy Baltic Pipe, to są takie procesy, które de facto pasują do tego, jak powinna się cała Europa zachować, czy duża część świata, więc nie wiem, czy nie zostaniemy podejrzeni o znanie przyszłości. No to jest dobry kierunek. Tutaj były pewne oczywiście zastrzeżenia. Ropa występuje tam, gdzie ten sok z dinozaurów występuje. Puje nauku na te różne kraje, które są nad nim, no są specyficzne, nazwijmy to delikatnie, ale prowadzimy dywersyfikację. Dywersyfikacja, to znaczy fizycznie ta ropa czy gaz pochodzi z kierunków różnych, czy innych niż Federacja Rosyjska. No i to dobry kierunek. A odpowiadając na twoje pytanie, no musimy, tak jak już wcześniej mówiłem, mieć różne narzędzia. Musimy mieć partnera na przykład do rozwiązań wodorowych. Co prawda Saudi Aramco na różnymi rozwiązaniami pracuje, niektóre zawierają w sobie też paliwa kopalne, natomiast pracuje nad tym, ma patenty, ma impuls do tego, żeby szukać rozwiązań dekarbonizacyjnych. Na dzisiaj w Polsce mamy duży problem, bo mamy bardzo duży rynek jak na potrzeby. Mamy ponad 70% energetyki na paliwach kopalnych. W ciepłownictwie jest jeszcze więcej paliwa w transporcie. Sami Państwo wiecie, jak wyglądają. Brakuje nam rozwiązań technologicznych. Na dzisiaj nie ma jednego dobrego rozwiązania. Trzeba je znaleźć. Więc tutaj moment, w którym możemy podjąć te badania i rozwój z partnerami, którzy już mają doświadczenie. Nie musimy wszystkich wadliwych rozwiązań stosować. Na przykład w Polsce nie będzie takiego niemieckiego Energiewende, dlatego że nie ma potrzeby, żebyśmy płacili po 1000 zł za czy 1200 w domach za megawattogodzinę, bo Niemcy już wzięli tą na siebie ten koszt. Technologie, jeżeli chodzi o odnawialne źródła, potaniały. To jest też brama do tego, żeby zazieleniać transport, zazieleniać sektor gazowy. To jest szansa dla wodoru, dla amoniaku, dla zupełnie nowych rozwiązań. Więc ja bym też się nie skupiał, że tej ropy będziemy mieli tam X czy Y. Rzeczywiście udział jej będzie powoli spadał. I ważne jest, żebyśmy w Polsce umieli zarobić na tym, bo tu padło, że to jest kilkaset miliardów. Tak, to są setki miliardów złotych, które w Europie wydamy, w Polsce, przepraszam, wydamy na transformację energetyczną. I ważne jest, żeby polski przemysł umiał na tym zarobić. To jest jedna z szans, którą mamy ku temu. Bardzo dziękuję. Pan Stodolak? Tak, ja chciałem już taki ogólny obraz sytuacji zarysować, czyli mamy fuzję Lotosu i Orlenu, mamy tutaj wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, mamy pewne zmiany w strukturze krajowej produkcji, no ale to, co mówił Kuba, mamy też wojnę i niepewność co do przeszłości. Scenariusze są ogólnie rzecz biorąc dwa. Znaczy wojna się na pewno kiedyś skończy, bo każda wojna się kiedyś kończy. Natomiast pytanie jest, czy Ukraina pozostanie pod wpływem Rosji, czy się spod tego wpływu wyzwoli. Jeżeli się spod tego wpływu wyzwoli,
to będzie, znaczy w obu wariantach będzie na początku po wojnie ruiną, ale w tym drugim przypadku będzie szansa, żeby tę ruinę odbudować także z udziałem naszych przedsiębiorców, naszych firm, z udziałem kapitału zachodniego, także polskiego. No i cóż, akurat tak się składa, że stacje paliw i system dostaw paliw należy do tak zwanej infrastruktury krytycznej, która jest atakowana przez rosyjskie wojska. To wszystko będzie w ruinie, w zgliszczach. Więc no, Orlen tak naprawdę, wzmocniony tą fuzją, będzie pewnym naturalnym adresem, pod który będą mogli zwrócić się ci, którzy będą chcieli Ukrainę w tym aspekcie odbudowywać. Co więcej, Ukraina też będzie pewnie aspirować w tym wariancie optymistycznym do członkostwa. Już to się dzieje, natomiast to się będzie urealniać z czasem w Unii Europejskiej i też będzie musiała spełniać te wszystkie wymogi klimatyczne. Też będzie musiała promować elektromobilność. I tutaj Orlen, który też rozwija, jak rozumiem, tę flankę, będzie służył pewnie i ekspertyzą, i także być może będzie mógł tam zainwestować. Więc patrząc z tej perspektywy, no ta fuzja też na pewno jest dobrym pomysłem. Bardzo dziękuję. I pan Witkowski. Tak, jeżeli chodzi o agresję Rosji na Ukrainę, no to tutaj musimy wziąć pod uwagę kilka tak naprawdę okresów, jeżeli chodzi o ten najbliższy czas, czyli okres samej wojny. No nie jesteśmy w stanie ani przewidzieć, jak długo ona będzie trwała, ani jakim rezultatem się zakończy. Także to, że my budujemy jakiś tutaj konglomerat naftowy, jak i większy podmiot, no to absolutnie tutaj nie będzie miało większego znaczenia, ponieważ to, co się dzieje na rynkach w tej chwili, to się dzieje w tej chwili, a samo finalizację transakcji, no może się to zakończy do końca tego roku. To jest rozwiązanie, myślę, optymistyczne. Tutaj, jak Sebastian wspomniał, no, natomiast później trzeba się zastanowić, co będzie później. No później są właśnie szanse między innymi na to, by uczestniczyć w odbudowie zniszczeń po tej wojnie, i jak najbardziej ta szansa istnieje i myślę, że Orlen może ją wykorzystać, tym bardziej, że ma doświadczenia już w tej chwili przecież dosyć duże w kwestii ekspansji na rynki sąsiednie. No mamy tutaj w gruncie rzeczy udziały w rynku litewskim, mamy Czechy, mamy teraz w perspektywie bardzo krótkiej dostęp do rynku słowackiego czy węgierskiego. No, myślę, że tutaj akurat pewnie pan będzie bardziej kompetentny w tym temacie, ale przypuszczam, że Orlen planuje zdecydowanie iść również w tym kierunku i zwiększać swój udział. Nie należy też zapominać o tym, że przecież stacje Orlenu są również w Niemczech, więc jak najbardziej taki duży podmiot ma szansę lepiej konkurować na rynku. Na pewno w tej chwili Rosja jest na cenzurowanym i prawdopodobnie już pozostanie. No, miejmy nadzieję, że pozostanie po tym, co się wydarzyło. Raczej nie należy traktować Rosji jako partnera do jakiejkolwiek współpracy biznesowej. A w związku z tym no, należy po prostu w taki sposób działać, aby uniezależnić się całkowicie od Rosji i rozszerzać swój własny rodzimy wpływ. Tutaj mam na myśli Polskę, również na rynki ościenne. No tutaj na szczęście ta dywersyfikacja postępuje i mamy szansę na zbudowanie naprawdę dużego, konkurencyjnego podmiotu, który no, będzie działał tutaj przede wszystkim na tej wschodniej flance Unii Europejskiej, przede wszystkim no, w północnej części, ale już widzimy, że ta ekspansja na południe postępuje. Jest szansa również na wejście na rynki ukraińskie, jeżeli faktycznie ten konflikt zakończy się, powiedzmy, po naszej myśli. Więc jak najbardziej duży podmiot ma szansę na więcej po prostu. Dziękuję. I jeszcze dopytam pana Ciborskiego, czyli Orlen jako stający się koncernem multienergetycznym, jak kwestia jego potencjału, możliwości i tego, jak może się wobec tych wszystkich wyzwań, które mamy obecnie, zachowywać. Tak, tutaj tak jak przedmówcy powiedzieli, no, skala ma znaczenie z tej perspektywy. Transformacja energetyczna to są setki miliardów złotych inwestycji. Padło kilka słów na temat tego, że 2035 rok, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych, natomiast tutaj trzeba podkreślić, że to nie znaczy, że to jest koniec ropy naftowej, przetwórstwa ropy naftowej. Tak naprawdę mówimy o odejściu od
paliw w oparciu o ropę naftową, natomiast petrochemia jest i będzie jeszcze bardzo długo takim nośnikiem wartości w całym segmencie. I to jest kierunek, w którym zmierzamy. Tak? Transformacja energetyczna w kierunku zeroemisyjności, wcześniej może tej technologii niskoemisyjnej, ale docelowo zeroemisyjności, technologie wodorowe, paliwa alternatywne, czy to mówimy o elektromobilności, czy mówimy o innych paliwach możliwych do zastosowania w sposób racjonalny i opłacalny. To jest również kwestia rozwoju właśnie petrochemii, czyli przyszłości i następcy w branży, która będzie konsumowała ropę naftową w przyszłości, wtedy, kiedy już uda się odejść od paliw kopalnianych. Tak jak powiedziałem, to są setki miliardów złotych, na które potrzebne jest finansowanie. Duży podmiot może to finansowanie pozyskać w sposób dużo bardziej efektywny. Połączony podmiot będzie w stanie w sposób bardziej efektywny wydawać te środki. Ja już wcześniej mówiłem o tym, że niezmiernie istotne jest uspójnienie podejścia i wspólne działanie w obszarze rozwoju technologii. Nie ma sensu, aby trzy podmioty, które dzisiaj funkcjonują, wszystkie trzy rozwijały obszar badania i rozwoju w obszarze paliw wodorowych. Trzeba to zrobić wspólnie, trzeba wspólnie inwestować i jeszcze najlepiej wykorzystując doświadczenie i wiedzę partnerów, którzy ten proces przeszli, którzy również inwestują istotne środki w ten obszar. Tak? I tutaj mówimy o partnerstwie, mówimy o Saudi Aramco, z którym podpisaliśmy kierunkową umowę na temat współpracy w obszarze badania i rozwoju. No to są obszary, na które pieniądze będziemy zbierali, które spółki generując w ramach swojej działalności będą środki przeznaczały. Dzięki efektywności i optymalizacji mamy nadzieję, że te środki będą większe niż gdyby spółki działały oddzielnie. Bardzo dziękuję. Mamy teraz chwilę na zadawanie pytań. Przy zadawaniu pytań proszę o przedstawienie się, podanie nazwy redakcji, którą Państwo reprezentujecie. I oczywiście proszę o pytania w temacie debaty. Nie widzę tutaj jak na razie pytań z sali, ale mam pytanie za pośrednictwem komunikatora. Pytanie o to, jak wygląda aktualny dalszy program działań i czy przełom czerwca, lipca to aktualna data finalizacji fuzji. Czy możemy coś tutaj więcej powiedzieć? Tak, oczywiście. Znaczy, mamy kierunkowy harmonogram i datami granicznymi. To jest, tak jak pan redaktor zacytował, połowa roku na połączenie z grupą LOTOS i później realizacja środków zaradczych. Bo trzeba podkreślić, że środki zaradcze są warunkowane. To nie jest tak, że podpisaliśmy te umowy i one będą wdrożone bez względu na wszystko. Środki zaradcze są uwarunkowane po pierwsze zgodą komisji na połączenie, a po drugie samym faktem połączenia. Czyli mamy sekwencję zdarzeń, że potrzebujemy w pierwszej kolejności zgodę Komisji Europejskiej na koncentrację PKN Orlen z grupą LOTOS. Ten proces się toczy w Komisji Europejskiej. Komisja Europejska analizuje set dokumentów, głównie umów dostarczonych Komisji na początku stycznia. Szacujemy, że ten proces może się skończyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, więc myślę, że w ciągu miesiąca, może dwóch, powinniśmy się dowiedzieć, jaka jest decyzja komisji. Od tego czasu będziemy mieli pół roku na wdrożenie środków zaradczych, ale w międzyczasie musimy się połączyć. Czyli potwierdzam, drugi kwartał, początek drugiego kwartału decyzja komisji, przełom drugiego, trzeciego kwartału połączenie i trzeci, czwarty kwartał wdrożenie i realizacja środków zaradczych. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Helena Pajło, Stowarzyszenie Mediów Polskich. A jakie główne takie zagrożenia w związku w chwili obecnej z Ukrainą Państwo widzicie na zbudowaniu tego koncertu multimedialnego, bo no niestety zagrożenia są duże w mojej ocenie. Jeśli chodzi o zagrożenia, czy mógłby
pan wskazać jakieś rzeczywiście coś, co mogłoby oddziaływać? Bo wiadomo, że Unia Europejska dopiero analizuje te dokumenty. Jest to faza w mojej ocenie początkowa tej fuzji, prawda? A żeby doprowadzić tą fuzję do końca, to jeszcze naprawdę dużo potrzeba i przeanalizować wiele czynników i przede wszystkim drugi taki aspekt to jest właśnie ta sytuacja wojny. Znaczy, to ja bym tutaj może tak trochę odwrócił tą kwestię i powiedział, że konflikt na Ukrainie i niepewność co do przyszłości i tej sytuacji makroekonomicznej, jak ona się będzie kształtowała dzisiaj, jak się będzie kształtowała za kilka dni, za miesiąc albo za rok, powoduje tym większe uzasadnienie dla samej fuzji i połączenia. Łączymy się po to, żeby przeciwdziałać wszystkim sytuacjom makroekonomicznym, po to, żeby w sytuacji, kiedy jedna noga biznesowa ma trudniej, to żeby była wspierana i przez pozostałe obszary działalności. I z tej perspektywy ta koncepcja budowy silnego koncernu energetycznego opartego na kilku filarach, ona jest dzisiaj bardziej uwiarygodniona i powinna być właśnie kontynuowana niż jeszcze 3 tygodnie temu, kiedy tego konfliktu na Ukrainie nie doświadczyliśmy. Więc myślę, że są to raczej warunki, które wspierają dążenie i kierunek działania, a nie że podważają sensowność realizacji fuzji. Ja bym to postrzegał decyzję komisji również w tych kategoriach. Tak, komisja widzi, że taka potrzeba, albo powinna dostrzegać, że taka potrzeba połączenia i wzmocnienia segmentu, który ma przeciwdziałać różnym wahaniom makroekonomicznym, następuje, tak? Więc z tej perspektywy spodziewałbym się raczej wsparcia ze strony komisji, a nie podważania sensowności całej transakcji. Czyli konkludując, sytuacja na rynku pokazuje, że tylko taki duży podmiot, który powstanie po fuzji Orlenu z Lotosem, jest w stanie udźwignąć te obecne wyzwania. W moim odczuciu tak, kiedy planowaliśmy fuzję i analizowaliśmy fuzję 2018-2019 rok, nie słyszeliśmy o COVID-zie, kryzys ukraiński, wojna na Ukrainie były bardzo, znaczy w ogóle nie były w naszej percepcji, tak? I wtedy już widzieliśmy potrzebę połączenia, żeby przeciwdziałać zagrożeniom makroekonomicznym. Tak jak na początku wspomniałem, zagrożeniom płynącym z konsolidacji rynków, właściwie tam, gdzie produkuje się ropę, wydłużania łańcucha wartości w kierunku produkcji paliw i konkurowania na rynkach, gdzie tej produkcji ropy nie ma, tak? Czyli na rynku między innymi Europy Środkowo-Wschodniej. To było genezą prowadzonych prac. COVID potwierdził potrzebę działania w tą stronę. Wtedy widzieliśmy sytuację, kiedy oparliśmy się o bardzo trudny rynek makroekonomiczny z punktu widzenia rafinerii, marże rafineryjne na poziomach minimalnych, czasami ujemnych. Co powodowało, że ważną rolą jest dywersyfikacja również obszarów działalności. Dzisiaj widzimy, że ta sytuacja, jeżeli chodzi o marże rafineryjne, jest odmienna. Natomiast inne obszary działalności potrzebują wsparcia z tej strony właśnie dobrze prosperującego obszaru. I tutaj jeszcze jedno, jakbym mógł przy okazji sprostować, bo w domenie publicznej bardzo dużo mówi się o tym, o wysokości marży rafineryjnych w chwili obecnej w wyniku konfliktu tu z Ukrainą, sugerując, jakoby rafinerie narzucały taką marżę i korzystały z tej sytuacji. I szanowni państwo, to nie jest tak. Rynek paliwowy funkcjonuje inaczej. Rafinerie są de facto biorcą marży, a marża wynika z faktu, że zarówno surowce są notowane na giełdach i zakup surowców następuje w odniesieniu do cen na notowań giełdowych. Z drugiej strony paliwa również są notowane, tak? I wysokość dzisiaj notowań paliw na rynkach europejskich w regionie ARA powoduje, że ceny paliw są takie, jakie są. Bardzo duży element spekulacji i czynnika niepewności wynikającego z konfliktu na Ukrainie. I w efekcie te marże rafineryjne faktycznie
są dzisiaj na historycznie wysokim poziomie, ale jak długo to będzie trwało i kiedy obserwujemy dynamikę w drugą stronę, to tylko kwestia, no zobaczymy, tak? To może tą kulę, której moglibyśmy przyszłość zobaczyć, przydałoby się mieć. My w Orlenie jej nie posiadamy niestety, więc no, tutaj chciałem też podkreślić tą rolę, albo właściwie brak możliwości przełożenia albo generowania marży rafineryjnej przez poszczególne, znaczy dyktowania wysokości marży rafineryjnej przez poszczególne podmioty. Bardzo dziękuję. Nie widzę innych pytań, więc bardzo dziękuję panom za udział w debacie Warsaw Enterprise Institute Paliwa Fuzja. Dziękuję państwu dziennikarzom i także naszym widzom, którzy są i tym, którzy są na miejscu w centrum konferencyjnym PAP i którzy oglądają nas w internecie. Bardzo dziękuję. Do widzenia.